Witam wszystkich dzisiaj o tym, czy grzyby mają jakieś właściwości odżywcze. Przyjęło się zakładać, że grzyby nie mają żadnych właściwości odżywczych, że grzyby to tylko smak, że grzyby stosuje się tylko dla ich smaku. I do tego w większych ilościach wręcz odwrotnie mogą sprawiać, że mamy jakieś problemy. Ale czy tak jest w rzeczywistości? Czy te grzyby niosą za sobą coś, co mogłoby w jakikolwiek sposób wpływać na nasze ciało, dostarczać mu jakichś witamin, minerałów? W 70-90% grzyby to woda. Dlatego mają mało kalorii, reszta to w większości białko. Dlatego gdzieś usłyszałem nazwę, że grzyby to leśne mięso. Do tego to białko jest bardzo fajne, bo nawet w 90% może być przyswajalne. Ale w grzybach, tu oczywiście bardzo dużo zależy od rodzaju grzybów i od tego, gdzie one rosną. Jednak w grzybach też możemy znaleźć niektóre witaminy i minerały. Na przykład witaminy z grupy B, B1, B2, B3. Do tego witamina A w postaci karotenu. To właśnie najczęściej właśnie w grzybach o takim pomarańczowym kolorze. Do tego potas, głównie potas, ale oprócz niego żelazo, wapń, fosfor, jod i selen. Pamiętajmy tylko, że w rzeczywistości tych witamin i minerałów nie są jakieś duże, oszałamiające ilości. W porównaniu z innymi produktami jednak tego nie ma aż tak dużo. Grzyby to też oczywiście błonnik, czyli fajny wpływ na nasz układ pokarmowy, ale uwaga na to, ile jemy tych grzybów, ponieważ niektóre z nich mogą być, no większość z nich jest ciężkostrawna. Zwłaszcza jeśli mamy jakieś problemy z układem pokarmowym, z wątrobą, z nerką, czy jeśli mówimy o dzieciach. Jednak ilość w tym przypadku ma duże znaczenie. Musimy pamiętać, że grzyby w większości są zbudowane z chityny, która nie jest przez nas trawiona, więc dlatego mogą pojawić się bóle brzucha, zaparcia i pewne problemy z układem pokarmowym. Grzyby jednak coś tam zawierają, można tak stwierdzić. Do tego grzyby to piąty smak, czyli smak umami. I jeśli spojrzymy na grzyby pod tym kątem dostarczania tych składników, to nie będą one jakimś świetnym wyborem. Jest o wiele więcej innych produktów, grup produktów, które dostarczą nam tych witamin, minerałów, o wiele więcej. Ale pamiętajmy, że grzyby też coś tam dostarczają, do tego mają fajny smak. I pamiętajmy, że no nie stanowią podstawy naszego odżywiania, naszej diety. To jest dodatek, ale dodatek niepozbawiony kilku fajnych substancji. I nie wpłyną one może w jakiś potężny sposób na nasze zdrowie, ale jednak coś w sobie mają, jednak coś zawierają i warto o tym pamiętać. Pamiętajmy tylko o tym, że mogą być ciężkostrawne, że mogą sprawiać problemy osobom z pewnymi chorobami i dzieciom oraz osobom starszym. Więc jak zawsze uwaga. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia ponownie.